Samorząd Ostrowca Świętokrzyskiego zaprasza mieszkańców miasta do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania terenów rekreacyjnych w dzielnicy Gutwin. Gmina Ostrowiec jako lider miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta północy ma olbrzymią szansę na pozyskanie dofinansowania zewnętrznego związanego z rozwojem i funkcjonowaniem turystycznym na terenie naszego miasta. A co za tym idzie, też przede wszystkim tu myślimy o ośrodku Gutwin. I to właśnie tu miałby powstać nowoczesny i atrakcyjny ośrodek turystyczny. Koncepcja wstępna już jest, opracowała ją gmina, ale ostateczne zdanie będzie należało do mieszkańców, którzy od 25 lipca do 6 sierpnia mogą wziąć udział w społecznych konsultacjach. Jest to wizja, która może być zrealizowana w ciągu 2-4 lat. W zależności od tego, jak te konsultacje się potoczą i jak mieszkańcy naszego miasta będą chcieli ten ośrodek widzieć. Ankieta, która zawiera 23 pytania, jest do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta. Tu utworzono specjalną zakładkę Portal Mieszkańca. Zasady prowadzenia konsultacji określiła wcześniej Rada Miasta, podejmując w maju stosowną uchwałę. W tej chwili wszystkie konsultacje, które odbywają się z mieszkańcami, a nie są wymagane ustawą, będą mogły odbywać się za pomocą tego portalu ostrowieckiego, czyli portalu mieszkańca i zakładki konsultacje społeczne. Konsultacje muszą trwać minimum 10 dni, a poprzedzone powinny być ogłoszeniem w Biuletynie Informacji Publicznej na minimum 7 dni przed ich rozpoczęciem. Takie ogłoszenie dotyczące konsultacji na temat koncepcji zagospodarowania ośrodka Gutwin w ubiegłym tygodniu ukazało się.